Tak tak, jak se gádá, že ten ostatní krok je nejtěžší, to bylo aj dzisiaj. Ja som vedel, že to nebude ľahké stretnutie, lebo vedel som, že Unia do toho položí všetko. Dzisiaj hrali napravde dobře a my sme mali klopoty. Hrali sme dosť nervovo, ale nakoniec, hovorím, ten meč sme zvládli, čo sa týka výniku. Herne sme nehrali tak dobře, ale zvládli sme výnik a toto je podstava. Tešíme sa z víťazstva a z avansu ďalej. Chcieliśmy zagrać trochę bardziej agresywnie w dzisiejszym meczu, grać bardziej konsekwentnie, jeśli chodzi o strefie neutralnej, żeby nie dać tyle czasu i miejsca Tyszanom. Udawało nam się to poniekąd, no, niewykorzystana sytuacja 5-3, dwa błędy moich zawodników, no, sprawiło, że niestety, no, musieliśmy oddać to zwycięstwo, ale na pewno drużyna, no, nie poddała tego meczu i walczyła do końca. Niestety, no, tak jest w sporcie, ktoś musi wygrać, to musi przegrać. Dziękuję bardzo. Najlepsi zawodnicy, tak? W drużynie Tychów? Dudka. Unia Oświęcim? Fiki. Fiki. No i prosimy, jak zawsze, o pytania do trenerów. Nic, je w porządku. Był trochę zmęczony, ale to jest normalne. Ciężkie mecze, dwa mecze pod rząd, to nie jest randa. Ja osobom potem dawał na lód tych, co mali siły, a co samozrejmy wirowali. Tak po druhé terci byl výnik 1-1 a já jsem potom šognul hru na 3 ataky. Tam už potom nehráli tí mladí závodníci, takisto Janoš nehral. No a chceli jsme to jednoducho ukončit, chceli jsme vyhrať, tak dlatego jsem jich dával, že by zavšie ta para obroncu hrála so svojím atakem. Lebo my jsme hrali na 4 ataky, 3 obrony, ale predsa lepšie, keď hrát se zavšie na lode s tými, ktorými chce v pionce. Na razie teraz nie możemy to powiedzieć, lebo mówię, mamy za sobą ciężką serię, a musimy premradze odychnąć, zaszykować się na jazd siebie. Ale tam wierzę, że to będzie znowu inna seria. To są wyrównane drużyny, to aj dzisiaj było widać, że ta Unia ma swoją kwalitę, a my jednoducho pojedziemy od meczu na mecz maksymalnie koncentrowani, a jak to będzie, uvidzimy. Pytania jeszcze jakieś mamy do trenerów? Dziękuję. Pana Rabionka, w jaki sposób na zmotywowanie swoich zawodników w realizacji o to piąte miejsce? Zmotywowanie. Będziemy walczyć. No nie wiem, mam odpowiedzieć. No. Znaczy, no, mam im dać po czekoladce? Granie o to miejsca 5-7. Ja wiem. Trzeba grać, no, no. Gra się do końca. Tak, założone było przez PZHL, gra się, no to będziemy grać.